Program Wyższych Plonów. Szczepan Szłapka, witam bardzo serdecznie. Kłaniam się nisko wszystkim, którzy oglądają nas na swoich komputerach, tabletach bądź ekranach swoich smartfonów. Niestety nie możemy spotkać się osobiście, ale jestem przekonany, że także w tej wersji online jesteśmy w stanie przekazać Państwu mnóstwo merytorycznej wiedzy, oczywiście dotyczącej produkcji mleka. Zadba o to m.in. nasz gość specjalny z firmy Limagrę Polska, pan Marek Skwira. Marku, witam Cię bardzo serdecznie. Cóż przed nami? Dzień dobry, witam, cześć. Przed nami blisko godzina programu, w którym poruszymy problemy związane z uprawą kukurydzy. Porozmawiamy o kukurydzy w kontekście najlepszej paszy objętościowej dedykowanej potrzebom żywieniowym bydła mlecznego. A więc przed nami bardzo dużo ciekawych tematów, także w naszym drugim studiu. To drugie studio to studio naszego partnera Top Agrar Polska, gdzie gospodarzem będzie dzisiaj Marcin Jajor i będzie rozmawiał z ekspertami, których do studia zaprosił. Marcinie, witaj bardzo serdecznie. Powiedz proszę, co dla nas dziś przygotowaliście? Witam wszystkich widzów i cieszę się, że możemy się spotkać w studiu Top Agrar Polska. Proszę Państwa, kiszonka z kukurydzy to niewątpliwie najważniejsza pasza w żywieniu bydła mlecznego. Od wielu lat dyskutujemy nad efektywnością wykorzystania tej paszy, nad jej potencjałem, ale patrzymy na tą roślinę głównie przez pryzmat dostępnej w ziarnach skrobi. Pytanie, czy możemy z tej rośliny wyciągnąć coś więcej, czy możemy poprawić ekonomikę produkcji mleka bez dodatkowych kosztów. To pytanie zadam moim dzisiejszym gościom. Jest ze mną w studiu pan profesor Zbigniew Podkówka z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Dzień dobry, witam. Pan doktor Zbigniew Lach z Ośrodka Hodowli Zarodowej w Osięcinach. Dzień dobry. A także Leszek Chwalisz z firmy Limagrę Polska. Dzień dobry, witam państwa. Szanowni państwo, oddaję w tej chwili głos Szczepanowi. Z mojej strony to wszystko. Bardzo dziękuję i zapraszam na dyskusję za kilka minut. Dziękuję bardzo. Oczywiście do Marcina i jego gości będziemy jeszcze wracali. Ja od razu zaproszę Państwa także po naszym programie, godzinę dokładnie po zakończeniu naszej audycji, będą Państwo mogli oczywiście przez Facebooka zadawać pytania naszym ekspertom. Na profilu LG Seeds będzie to Marek Skwira, natomiast na profilu Top Agrar Leszek Chwalisz. A więc już teraz zapraszamy, będzie można uzupełnić wiedzę, którą dziś w programie będziemy Państwu przedstawiali. A skoro mówimy o wiedzy, warto wrócić do naszego eksperta, gościa specjalnego Marka Skwiry z Limagrę Polska, no i podpytać o rynek mleka, o rynek produkcji mleka. Jak ty się na to zapatrujesz? Myślę, że najlepszym słowem określającym w tym momencie rynek mleka w Polsce jest dynamizm. Otóż rynek jest bardzo dynamiczny. Obserwujemy wiele zmieniających się trendów, bardzo często w krótkich odstępach czasu. Na przykład w 2020 roku odnotowaliśmy wzrost ceny skupu mleka o blisko 10%, a dokładnie o 9,5%, ale już dziś eksperci prognozują spadek produkcji, spadek cen, spadek eksportu, co niewątpliwie przełoży się na kondycję finansową gospodarstw. Od wielu lat notowaliśmy spadek pogłowia krów mlecznych, ilości krów mlecznych, natomiast 2020 rok to był rok, w którym ten trend został zatrzymany, odnotowaliśmy niewielki wzrost, 0,2%. Od wielu już lat obserwujemy wzrost mleczności poszczególnych stad. 2020 rok w porównaniu do roku 2019 to był również kolejny rok, w którym skupiono więcej mleka w Polsce o ponad 2%. Skoro mówimy o tej dynamice, o tym, że jest to rzecz bardzo zmienna, no to w takim razie trzeba to rozumieć w ten sposób, że tych wyzwań też jest naprawdę dużo. Wyzwań jest dużo i bardzo często te zmiany są trudne do przewidzenia. Dlatego myślę, najlepszą odpowiedzią i przygotowaniem hodowców do braku przewidywalności bardzo często tego rynku jest po prostu zwrócenie szczególnej uwagi na koszty produkcji mleka, na koszty hodowli, bo to są elementy, które możemy kontrolować. Nie jesteśmy w stanie skontrolować i mieć wpływu na przykład na koszt, na cenę mleka, natomiast kontrolować koszty powinniśmy, wiemy jak to zrobić i zachęcamy do kontrolowania tych kosztów. Na pewno wiele może pomóc arkusz kalkulacyjny, komputery, czy jak ktoś woli kalkulator, wiele rzeczy można wyliczyć i w ten sposób przewidzieć, ale wszystkiego nie da się. Nie dałoby się tego wszystkiego zrobić bez bezpośredniego kontaktu i tej informacji z pierwszej ręki. Dokładnie tak. Wszelkie nasze informacje dotyczące rynku mleka, o których mówiłem wcześniej, pochodzą z naszej codziennej pracy z gospodarstwami, a więc z hodowcami, których spotykamy, których
z którymi współpracujemy każdego dnia. Dla nas jako nasienników praca z hodowcami nie kończy się w momencie doboru odmiany. Staramy się i jesteśmy z nimi na każdym etapie rozwoju kukurydzy, a szczególnie staramy się być w momentach kluczowych, w momencie kluczowym, którym jest proces zakiszania, czyli przeniesienia potencjału genetycznego odmian na stół paszowy. Tak. Właśnie, bo zwykle to się bardzo upraszcza. Jest zakup i tak naprawdę na tym historia się kończy. W waszym przypadku jest wręcz przeciwnie. Zakup jest dopiero początkiem pewnej historii i tej stałej współpracy z waszymi, nazwę to, odbiorcami, klientami. Dokładnie tak, to jest dopiero początek długiej drogi, drogi bardzo często z problemami. I chciałem się odwołać do tego, że my znamy te problemy, ponieważ jesteśmy, tak jak powiedziałem wcześniej, każdego dnia i codziennie z naszymi hodowcami. Inwestujemy spore środki w podnoszenie własnych kompetencji, w podnoszenie kompetencji naszej kadry. Dzielimy się naszym dorobkiem, dzielimy się naszymi spostrzeżeniami, naszymi analizami, które są efektem naszej codziennej pracy z hodowcami. Hodowcy są otwarci na takie spotkania, chętnie dzielą się swoimi problemami? Jak najbardziej. Myślę, że hodowcy poszukują do współpracy no, ekipę profesjonalistów, a myślę, że taką ekipą jesteśmy. No to warto w tym momencie powiedzieć po dziennikarsku. Sprawdzam. Zapraszam Państwa na krótki materiał filmowy, który da nam odpowiedź na pytanie, jak to faktycznie jest z tymi informacjami z pierwszej ręki. Nazywam się Warnka Adam, jesteśmy w miejscowości Gajewo, w gminie Czarnków, województwo wielkopolskie, dokładnie północna Wielkopolska, Dolina Teci. Myślę, że bardzo charakterystyczne, że powiem, miejsce dla produkcji mleka. Największym problemem, myślę, jest nieustabilizowany rynek sprzedaży tego, tych naszych produktów końcowych, tak? Tutaj mamy mleko. Rynek, jak powiem, no, mleka charakteryzuje się tym, że są zloty i upadki. Szczerze powiedziawszy, do końca sami tego rolnicy pewnie nie rozumieją, nie wiedzą. Myślę, że duży wpływ na to ma jakaś gospodarka, jakieś trendy pewnie w gospodarce, których do końca może rolnicy nie mają wpływu. Niby produkujemy, niby spożycie jest na tym samym poziomie, nawet zwiększamy, niby rynki zbytu się otwierają, ale rynek bardzo mocno wahliwy jest i to tu uważam jest największy problem, jeśli chodzi o produkcję mleka. Korzystamy z środków innych, przez to obniżamy wartość technologii, czy tam wkład własny do tych nowe technologie. Wprowadzamy nowe technologie, które są może bardziej oszczędne dla środowiska, bardziej oszczędne dla nas, w sensie energetycznym, mniej czasu trzeba poświęcić tym technologiom, mniej kosztów obsługi wymagają nowe technologie, maszyny, budynek nowy, w którym jesteśmy, czy nawet produkcja, wykorzystanie robotów budowlowych, czy robotów zgarniających, sprzątających, podgarniających paszę. Nazywam się Karol Klimaszewski. Wraz z rodzicami prowadzimy gospodarstwo rodzinne na Podlasiu, w okolicach Zambrowa, w Klimaszach. Jest to gospodarstwo, które od lat jest w naszych rentach, staramy się rozwijać i utrzymywać formę właśnie rodzinnego gospodarstwa. W okolicach 90-80 sztuk dojnych, produkcja średnio 10,5 tysiąca litrów mleka od sztuki. Problemy producentów mleka to jest bardzo szeroki temat, są różne. Wiadomo, że są takie, na które mamy wpływ i nie mamy wpływu. Jeżeli chodzi o takie, na które nie mamy wpływu, jest to zmieniająca się aura i pogoda. Natomiast jeżeli chodzi o inne aspekty, to jest kwestia, według mnie, czegoś takiego, ja to nazywam ekoterroryzmem. Ja zawsze mówię w ten sposób. Moja rola w tym wszystkim jest taka, żeby postarać się, żeby zwierzęciu zrobić jak najlepsze warunki do życia. Bo jeżeli taka krowa ma wygodne, że tak powiem, stanowisko do leżenia, ma bardzo dobrej, wysokiej jakości pasze przygotowane przeze mnie i zbilansowaną dawkę, jeżeli ta krowa ma świeżą wodę, jeżeli wszystko jest dopięte na ostatni guzek, wystarczającą ilość miejsca, przestrzeni, kubatura budynku, światło, to te zwierzę da mi maksymalnie dużo mleka. Ja na tym zarobię i zwierzę jest szczęśliwe, więc mi się nie opłaca krzywdzić tych zwierząt. Czyste, pragmatyczne podejście. No. Tak więc sugerowanie, że ja chciałbym je na przykład niszczyć czy robić im krzywdę, uważam, że jest po prostu irracjonalne i wyrwane po prostu z kosmosu. Myślę, że trzeba doinformowywać ludzi, żeby oni mieli świadomość, na czym to wszystko polega. W
Dzień dobry, nazywam się Adrian Ślisz i jestem kierownikiem w gospodarstwie rolnym Mariusza Tatysa. Znajdujemy się na Dolnym Śląsku, okolice Legnicy. Zajmujemy się głównie, nasze gospodarstwo zajmuje się głównie produkcją mleka. 830 krów dojnych, 930 hektarów w uprawie. Problemem jest, są pasze z zakupu, ich coraz rosnąca, coraz wyżej cena, coraz więcej, dlatego tak bardzo nastawiamy się na produkcję pasz własnych, żeby jednak wszystko było wyprodukowane w naszym gospodarstwie. To pozwala nam ograniczyć choć trochę te koszty, nie? Staramy się maksymalnie wyciągnąć z pola. W naszym przypadku wykorzystujemy pole dwukrotnie, bo najpierw siejemy żyto na zielonkę, które zbieramy, a po nim siejemy kukurydzę i zbieramy ją drugi raz. Tak jakby zbieramy w ciągu roku dwa plony. Z powodu tego, że gdybyśmy zbierali tylko raz, to niestety nie nastarczyłoby na tak duże stado jak nasze. Robimy około 14 tysięcy ton kiszonki z kukurydzy i około 10 tysięcy ton zielonek. Celujemy w suchą masę 32-35%. Zaczynamy koło 32%, najczęściej kończymy koło 35%, bo areał, który musimy pozbierać, jest na tyle duży, że to trwa. To nie robi się ani w dzień, ani w dwa, tylko trwa to u nas najczęściej około 10 dni. Normalnie, w normalnych latach udawało nam się trafić bardzo dobrze. Zawsze było gdzieś to około połowy września, może 20 września. Natomiast dwa ostatnie lata zaczynaliśmy zbiór już w sierpniu i to początkiem sierpnia okazało się, że kukurydza jest gotowa do zbioru. No i był to problem. Nie zawsze usługodawca był już gotowy na to, żeby do nas przyjechać i robił się kłopot. Jeśli wszystko jest w normalnym terminie, nie ma problemu. Ostatnie dwa lata były zupełnie inne. Natomiast w tej chwili kolega tutaj z Limagrena przyjeżdża, pokazuje nam, jaką mamy suchą masę, jaką mamy skrobię, kiedy jest ten czas. No i staramy się jak najbardziej to dobrać, nie? Żeby trafić, bo tą paszę robimy niestety tylko raz w roku i później w razie pomyłki cały rok się będziemy z tym męczyć, z niewłaściwym przygotowaniem. A więc usłyszeliśmy głos producentów. Bardzo im zresztą dziękujemy, że poświęcili czas. Na pewno nas oglądają, więc z tego miejsca pozdrawiamy. Słyszeliśmy, myślę, jedną bardzo ważną rzecz, którą chętnie bym podkreślił. Jak najwięcej maksymalnie uzyskać z jednego pola. Dokładnie. Rolnicy w swoim materiale poruszyli wiele problemów, wiele różnych problemów. Tak naprawdę dotknęli wierzchołka Góry Lodowej, tematów, z którymi spotykają się na co dzień. Natomiast szczególne kluczowe słowa, według mnie, właśnie to są słowa pana Adriana z Dolnego Śląska, który powiedział, że staram się maksymalnie wyciągnąć z pola. Ma to kluczowe znaczenie właśnie w kontekście stale rosnących kosztów, o których również mówi pan Adrian. Kosztów zakupu pasz, kosztów produkcji pasz we własnym gospodarstwie i kosztów związanych z zadawaniem pasz. Właśnie w tym kontekście stale rosnących kosztów to są słowa niezmiernie kluczowe. Ta tematyka jest bardzo szeroka. Chciałbym teraz, żeby do niej odnieśli się nasi eksperci, a więc łączymy się ze studiem Top Agrar Polska. Szczepan, wielkie dzięki za głos i na filmie widzieliśmy wiele ciekawych wypowiedzi. Chciałbym zacząć od rynku mleka i od braku stabilizacji cen na tymże rynku. Pytanie do pana profesora. Co w pierwszej kolejności powinniśmy zainwestować? Mam tu na myśli mniejsze gospodarstwo, gospodarstwo z 30 krowami, często gospodarstwo jeszcze z systemem uwięziowym, gospodarstwo z 30 hektarami, czyli takich, których jest, można powiedzieć, jeszcze bardzo dużo w Polsce. I w co w pierwszej kolejności takie gospodarstwo powinno zainwestować? Czy to jest obora, czy areał, a może silos? Uważam, że w pierwszej kolejności należy doskonalić produkcję pasz objętościowych. One są podstawą żywienia bydła i gwarantują na pewno rentowność produkcji mleka. W związku z czym udoskonalenie, poprawienie tej technologii będzie wpływało na ten efekt ekonomiczny. Przeglądając wyniki analiz kiszonek, widzę, że hodowcy popełniają błędy i to w tych analizach widać. W związku z czym powinniśmy się starać maksymalnie je wyeliminować, aby otrzymywać pasze czy kiszonki bardzo dobrej jakości, o wysokiej wartości pokarmowej, a także produkowane z niskimi stratami. Dopiero jak będziemy mieli te super pasze objętościowe, powinniśmy pomyśleć o oborze. O oborze, a jak już jest uwięziowa, to przede wszystkim na zmodernizowanie i przerobienie na wolnostanowiskowy obiekt. Krowa musi mieć
dobry dostęp do stołu paszowego, bardzo wygodne legowisko oraz możliwość wyjścia na okulnik. Dodatkowo powinniśmy podzielić stado na grupy produkcyjne. To będzie podstawa prawidłowego żywienia bydła. Systemy żywienia, bo to jest następny element, który w tej układance musi być uwzględniony. To znaczy system TMR myślę, że już jest standardem w wielu gospodarstwach. Natomiast należy pomyśleć o systemie PMR, gdzie część paszy treściwej wydawana jest przez automat. Pozwoli to dostosować dawkę paszy treściwej do wydajności zwierzęcia. Pozwoli to zaoszczędzić te pasze. A jak wiemy, te pasze treściwe są drogie, w związku z czym ograniczymy na pewno tu mocno koszty żywienia. Jestem zwolennikiem takich uproszczonych systemów żywienia pod względem pasz objętościowych. Czyli powinniśmy w zasadzie produkować dwie kiszonki. Kiszonkę z kukurydzy jako paszę energetyczną i siano-kiszonkę z lucerny jako paszę białkową. I kończąc ten wątek, jeszcze mieszanki czy dodatki mineralno-witaminowe. Tutaj często hodowcy decyzję o zakupie takiej mieszanki podejmują na podstawie ceny. Uważam, że to jest błąd. Powinno się dokładnie przejrzeć skład takiej mieszanki i dopiero wtedy decydować, jaką mieszankę kupimy. Na filmie hodowca też, jeden z hodowców poruszył też bardzo ważny aspekt dotyczący kaprysznej aury, kaprysznej pogody w kontekście właśnie bazy paszowej, w kontekście dostępności pasz objętościowych. I pytanie do pana doktora, gdzie potencjalnie w takim przypadku, kiedy mamy deficyt dobrej jakości i wartości, o dobrej wartości pokarmowej pasz objętościowych, gdzie potencjalnie szukać tej alternatywy w postaci białka czy energii? Jak generalnie powinniśmy podejść do też bazy paszowej w przypadku tej kaprysznej pogody, żeby maksymalnie i efektywnie wykorzystać potencjał genetyczny wysokoprodukcyjnych HF-ów? Hodowca, który na tym filmie występował, dał pewne rozwiązanie, bo powiedział, że z jednego hektara w ciągu roku dwa razy zbierają, ale ja mam pełną świadomość tego, że nie w każdym roku i nie w każdych warunkach, w każdym gospodarstwie można w ten sam sposób zrobić. Niestety takie lata, gdzie tej paszy objętościowej będzie mniej, bo jest susza, no takie sytuacje się zdarzały i zdarzać się prawdopodobnie będą. Ale najpierw fundamentalna prawda, mamy do czynienia z krową, z przeżuwaczem i bez pasz objętościowych po prostu się nie da. Jeśli jest ich mniej, to musimy poszukać, co zrobić, jakie rozwiązanie przyjąć, aby wypełnić zwierzę. Zwierzęta monogastryczne mają uczucie sytości wtedy, kiedy wzrasta poziom glukozy we krwi, natomiast zwierzęta przeżuwające mają ten efekt komfortu sytości wtedy, kiedy fizycznie się wypełni, kiedy żwaczoczepiec jest pełny. Dlatego jeśli brakuje pasz objętościowych, tych typowych, czyli kiszonka z kukurydzy, kiszonka z trawy czy z lucerny, to niestety musimy, a może stety, musimy zwrócić się do starej paszy, a więc do słomy, która ma nikłą wartość energetyczną, nikłą wartość białkową, ale fenomenalną wartość wypełnieniową. Drugą taką paszą objętościową, po którą powinniśmy sięgnąć chętniej, to są wysłodki buraczane bądź suszone, granulowane, bądź prasowane, kiszone. To jest taka fajna pasza, która łączy dwie cechy. Z jednej strony jest to pasza objętościowa z punktu widzenia działania w przewodzie pokarmowym, a z drugiej strony, biorąc pod uwagę koncentrację energii, jest to pasza treściwa. Taki powiedziałbym jogurt z powerem. Bo żywienie bydła opiera się o trzech filarach. Pierwszy filar to kwestia wypełnienia, to są pasze objętościowe. Ale skoro mniej kiszonki z kukurydzy, bo jej nie ma, mniej siano kiszonek, bo ich nie ma, to musimy teraz znaleźć energię, dodatkowe źródło energii. I bezsprzecznie pierwszym ruchem będzie zwiększenie udziału skrobi pochodzącej z ziarna. Ja zawsze stawiam na ziarno kukurydziane, a jeszcze chętniej na fermentowane ziarno kukurydzy, tak zwany crimping corn silage. Ale i też przychodzi taki moment, że już więcej ziarna nie dam, bo mogę zakwasić zwierzę. I wtedy sięgamy po znacznie droższe źródła energii. To będzie tłuszcz typu inert w formie trójglicerydów, wolnych kwasów tłuszczowych, trzymydeł wapniowych. I w końcu element białkowy. Tu jest jakby sprawa najprostsza, bo jeżeli brakuje białka, bo nie ma na przykład lucerny, to mamy poestrakcyjną śrutę rzepakową. Niestety hodowcy ciągle na nią mało łaskawie patrzą, traktując jako paszę gorszego gatunku, bo należy do pasz odpadowych.
proszę nie bać się poestracyjnej śruty rzepakowej. Ilość pod tytułem 2-3 kg na dzień na sztukę jest wartością historyczną. Dzisiaj 6-7 kg spokojnie może być w dawce pod jednym warunkiem, że cała dawka pokarmowa pod względem strukturalnym, fizycznym, pod względem energetycznym i pod względem białkowym będzie perfekcyjnie złożona. Natomiast nic nam nie zastąpi dobrej jakości, dużej ilości pasz objętościowych, zwłaszcza kiszonki z kukurydzy. Pan profesor Witold Podkówka, twój ojciec, mój nauczyciel akademicki, mój promotor, a także człowiek, który nadał mi kierunek zawodowy, zawsze mówił, że dobra kiszonka to pełna skarbonka. Bardzo dziękuję. I odniosę się jeszcze do filmu i do wypowiedzi jednego z hodowców, no, który wspomniał o tak zwanym ekoterroryzmie i o tym, o czym właściwie w tej chwili się zaczyna i dyskutujemy coraz więcej i powinniśmy dyskutować coraz więcej. A mianowicie o wpływie krów czy produkcji mleka na środowisko. I tak chciałem z panów zapytać, no bo jest przekonanie, czy konsumentom wydaje się i najlepiej, żeby według konsumentów krowy no, były pasane na pięknych zielonych pastwiskach. Taki jest pogląd. Moje pytanie, jak pogodzić ten wizerunek produkcji mleka z ekonomiką no, taką, którą my musimy się zderzyć? No i generalnie, kto powinien zadbać o ten wizerunek i kto powinien za to zapłacić? Może zacznijmy od pana Leszka Chwalisza. Panie redaktorze, widok krów na pastwiskach to bardzo piękny widok, a dla mnie osobiście przywołuje wspomnienie z dzieciństwa. Ja pochodzę ze wsi i znam problemy wsi. A uważam, że część konsumentów, w szczególności tych, którzy mieszkają w dużych miastach lub w średnich miastach, nie ma rzetelnej wiedzy na temat, jak wygląda dzisiejsze rolnictwo. Uważam, że część tych właśnie konsumentów czerpie wiedzę na temat rolnictwa z gospodarstw agroturystycznych, w których spędzają wakacje. I myślę, że stąd się bierze wiele nieporozumień. Zarówno organizacjom zwierzęcym, jak i hodowcom, zależy na dobrostanie zwierząt. Nasi hodowcy kochają zwierzęta, hodowla jest dla nich pasją. Dlatego uważam, że powinniśmy rozmawiać ze sobą. Organizacje zwierzęce, jak i hodowcy powinni rozmawiać ze sobą. Powinniśmy się nawzajem słuchać po to, abyśmy wypracowali wspólne stanowisko, tak aby konsumenci mieli rzetelną wiedzę na temat, jak wygląda produkcja mleka w Polsce. A myślę, że wysiłki naszych hodowców służą nam wszystkim, bo dzięki ich staraniom codziennie na naszych stołach goszczą zdrowe i smaczne produkty. Panie doktorze, bardzo proszę. To, co kolega powiedział, ten widok krów na pastwisku, no faktycznie cieszy, to pięknie wygląda, ale to nie ma nic wspólnego z biznesem, bo my dzisiaj nie produkujemy mleka w fermach, tylko produkujemy zysk i krowa na pastwisku tego zysku nam po prostu nie da. Natomiast w filmie padło określenie ekoterroryzm, bo my, hodowcy bydła mlecznego, jesteśmy oskarżani jako grupa zawodowa, która obciąża znacznie środowisko metanem i przez to powoduje większy efekt gazów cieplarnianych i zmiany klimatu na ziemi. I właśnie duże fermy, a ja pochodzę, pracuję z dużymi fermami, są najbardziej oskarżane o ten efekt, bo produkują dużo mleka, to znaczy, że bardzo silnie obciążają środowisko. Chcę jasno powiedzieć, że jest dokładnie odwrotnie. Krowa wysokowydajna mniej obciąża metanem środowisko niż krowa niskowydajna. Oczywiście brutto ona produkuje więcej tego metanu, natomiast w przeliczeniu na litr produkowanego mleka, na litr mleka, tego metanu wychodzi mniej. Dodatkowo krowa wysokowydajna ma taką dietę, która jest znacznie mniej metanogenna niż dieta u krów, które spożywają głównie siano bądź siano kiszonki z traw, bo to właśnie udział włókna surowego w dawce decyduje o ilości metanu, który produkuje krowa i odłyka. Także tak, my produkujemy metan, ale nie tylko my produkujemy metan, ale produkujemy go tam, gdzie jest duża wydajność mleka, znacznie mniej niż tam, gdzie jest ta produkcja, tak zwana organic produkcja, gdzie jest ekologicznie. Fajnie to wygląda, mnie oko cieszy bardzo, ale na końcu są, proszę państwa, pieniążki i te pieniążki przychodzą z ferm o wysokiej wydajności i mniej niskim obciążaniu środowiska emisją metanu na przykład. Panie doktorze, ale kto powinien zadbać o ten wizerunek lepszych hodowców, o którym była mowa na filmie?
Ja myślę, że sami hodowcy to są osoby, które głównie zajęte są produkcją mleka, rozrodem swoich stadzi, organizacją pracy. My mamy organizacje rolnicze i to myślę, one powinny pokazać, jak naprawdę wygląda produkcja mleka w oborach, jakie jest, tu pan powiedział o tym dobrostanie. Tak, hodowcy coraz bardziej dbają o dobrostan i idę o zakład o duże pieniądze, że dobrostan w polskich fermach znacznie jest ciekawszy niż dobrostan w tych krajach, do których często wzdychaliśmy. My naprawdę dbamy o środowisko krów. Panie profesorze. Ja chciałbym powiedzieć, że fajnie to wygląda, jak się mówi pastwisko, zielone pastwisko, po którym chodzą te krówki. Niestety w naszych warunkach klimatycznych przychodzi lipiec, sierpień, upały i to pastwisko przypomina bardziej step niż zieloną łąkę, na której byśmy mogli wypasać krowy. W związku z czym nie ma możliwości prawidłowego żywienia wysokowydajnych krów mlecznych w tym okresie letnim. W zasadzie ja bym powiedział, że pastwisko w polskich warunkach klimatycznych może być prawidłowo wykorzystywane przez 2, góra 3 miesiące w roku. Co więcej, przychodzą te wielkie upały lipcowe, sierpniowe, to ta biedna krowa musiałaby stać na tym słońcu, bo nie ma możliwości zapewnienia jej cienia. W związku z czym nie wiem, czy ten dobrostan byłby dużo lepszy, bo to jest niby środowisko, natura, niż w oborze. Jak tu kolega mówił o tym dobrostanie, jak się popatrzy na polskie obory, to rzeczywiście mamy super paszę podaną, wygodne bardzo legowisko, do tego okulnik, na który to zwierzę, kiedy chce sobie wychodzi, w związku z czym ma wszystkie potrzebne atuty czy warunki do wysokiej produkcji mleka. Co więcej, myślę, że Zbyszek, u was wentylatory macie pomontowane w oborach. Czy mieszacze. Chodzi o to, żeby to powietrze było świeże, pozbawione amoniaku. W związku z czym myślę, że dużo lepiej czuje się w oborze niż na pastwisku. Co więcej, taka wysokowydajna krowa, ona w zasadzie potrzebuje niewiele ruchu. Koryto, żeby się najeść, wygodne logowisko, żeby poleżeć, przerzuć tą paszę, wyprodukować mleko. Jeżeli potrzebuje trochę ruchu, wystarczy, że wyjdzie sobie na okulnik i w zupełności jej to wystarczy. Natomiast rzeczywiście te pastwiska powinny być przeznaczone dla produkcji bydła opasowego. Opas to jest miejsce, gdzie ta produkcja powinna się odbywać. Czyli reasumując, powinniśmy też bardziej edukować naszych konsumentów tak naprawdę i w jaki sposób otwierać się, w cudzysłowie oczywiście, na ich potrzeby. Szanowni Państwo, na tym etapie to wszystko. Bardzo dziękuję za tą część rozmowy. Oddaję głos Szczepanowi, a wcześniej zapraszam na blok reklamowy. Krowa skarmiana kiszonką z odmian kukurydzy LG Animal Nutrition daje 2,6 litra mleka więcej. Posiadamy najlepsze odmiany w każdej grupie wczesności. Jeżeli chcesz dojść więcej mleka, po prostu wejdź na stronę lgseeds.pl i skontaktuj się z naszym przedstawicielem handlowym lub dystrybutorem. Problem z chwastami w kukurydzy? Metodus 650 WG od Invigo zwalcza chwasty jedno- i dwuliścienne. Zawiera 3 substancje aktywne. Działa doglebowo i nalistnie. Ogranicza ryzyko powstawania odporności. Metodus 650 WG. Szybko, skutecznie, metodycznie. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie. Marku, jednym z wątków, które bardzo mocno wybrzmiał, to dobrostan zwierząt. Czy z Twoich obserwacji wynika, że w rzeczywistości tak jest? Rzeczywiście i tutaj chciałbym się odnieść do słów pana doktora Lacha i tak samo trochę w kontekście tego, co mówił pan Karol z Podlasia,
o szeroko pojętym dobrostanie. Rzeczywiście w naszej codziennej pracy widzimy, obserwujemy, że rzeczywiście krowy w oborach mają coraz więcej światła, rzeczywiście oddychają coraz lepszym powietrzem, mają coraz więcej przestrzeni bytowej, słuchają coraz lepszej muzyki. Niewątpliwie ma to przełożenie na mleczność takiego stada i na jakość dojonego mleka. Muzyka to, powiedzmy, rzecz względna. Tutaj można by dyskutować, natomiast co do jednej rzeczy pewnie dyskusji nie ma, czyli jakość odmiany, czyli dobra kiszonka, pełna skarbonka, tak można powiedzieć. Pełna zgoda. Dobrej, jak najlepszej jakości pasza objętościowa, bez której z kiszonki z kukurydzy, bez której nie możemy mówić o opłacalnej produkcji mleka, no, zaowocuje nam bardziej efektywnym skarmianiem i bardziej efektywną produkcją mleka. Okej, ale mamy też historię, mamy przypadki, kiedy producenci próbowali różnych odmian, natomiast ten efekt nie był taki, jakby się spodziewali. Ta różnica nie była widoczna wcale albo była minimalna. To jest kolejny problem, z którym mierzymy się na co dzień, spotykając, odwiedzając naszych hodowców. Mianowicie bardzo często poruszamy temat doboru odmian. Słyszymy od hodowców, że niezależnie od tego, czy wysiali odmianę polskiej hodowli, czy wysiali odmianę hodowli europejskiej, niemieckiej, francuskiej czy amerykańskiej, bardzo często słyszymy, docierają do nas sygnały, że nie widać różnic we wzroście w produkcji mleka. Postanowiliśmy przyjrzeć się temu problemowi kilka lat temu z bliska, angażując w to naszych ekspertów. Przeanalizowaliśmy bardzo wiele silosów, kurhanów, rękawów i rzeczywiście znaleźliśmy odpowiedź. Odpowiedź na problemy, dlaczego nie widzieliśmy zwyżki produkcji mleka, dotyczyła jakości silosów. Tam znaleźliśmy odpowiedź na to pytanie. No właśnie, bo jedna rzecz to jest znalezienie, zdiagnozowanie przyczyny. Druga sprawa, czy uda się skutecznie znaleźć tak zwany złoty środek. To był początek eksperta kiszonkowego. To było dokładnie 6 lat temu, więc kiedy odkryliśmy i stwierdziliśmy, jak bardzo ważna jest jakość zakiszania kukurydzy, tak powstał ekspert kiszonkowy, który skupia w sobie najlepsze praktyki kiszonkarskie. Jak wyglądały początki tego projektu i jak to wygląda obecnie? A więc początki nie były łatwe. Wdrożyliśmy całą procedurę analizy, audytu takiego silosu. Natomiast dzisiaj ekspert kiszonkowy to 12 profesjonalnych doradców Limagrę, wyposażonych w sprzęt do analizy parametrów jakościowych zakiszonej kukurydzy, zarówno w rękawach, w silosach, czy w kurhanach, pryzmach. Ponad 6 lat odwiedzamy, spotykamy, analizujemy silosy. Daje nam to pełen obraz, jak kukurydza z kiszonki jest zakiszana w Polsce. Potrafimy zdiagnozować elementy, które można poprawić i co ważne, można je poprawić bez dodatkowych kosztów. No właśnie, bo jedna rzecz to znalezienie rozwiązania, a druga rzecz taka ta realna pomoc, pomoc na miejscu. Kto może liczyć na taką pomoc z waszej strony i jak już cały proces na miejscu przebiega? My jako nasiennicy, już wspominałem wcześniej, chcemy być na każdym etapie. Osoba, która jest zainteresowana sprawdzeniem jakości swojego silosu, zachęcamy takiego hodowcę do kontaktu z nami, do kontaktu z naszym dystrybutorem. Dojedziemy ze sprzętem, przeanalizujemy taki silos, kurhan, pryzmę, wskażemy elementy, w których dostrzeżemy, znajdziemy być może, które można poprawić bez dodatkowych kosztów i tym samym obniżyć straty wynikające z procesu zakiszania. A jestem ciekawy, co na to sami producenci, bo można mieć pewien taki opór, że przyjedzie ktoś z zewnątrz, zacznie oceniać moją pracę, zacznie krytykować moją pracę, wytykać mi jakieś błędy i będę się czuł z tym niekomfortowo. Jak producenci odbierają właśnie wasze, nazwę to, te robocze wizyty? Absolutnie to nie jest naszą intencją, żeby wytykać komuś błędy, wytykać naszym hodowcom błędy, tym bardziej, że bardzo często elementy, które składają się na cały proces zakiszania, są niezależne od nich. Chociażby bardzo często czekają na usługodawcę po to, aby zebrać kukurydzę we właściwym czasie. Dlatego nie oceniamy, ale pokazujemy miejsca, elementy, które można poprawić, które można przeanalizować, bo warto podkreślić, że ekspert kiszonkowy dzisiaj to pomiar podstawowych parametrów fizycznych, takich jak zawartość suchej masy, jak gęstość ubicia silosu, jak stopień rozdrobnienia ziarna, jak stopień pocięcia kiszonki. Za pomocą sheet pen state, dzieląc poszczególne frakcje, porównujemy je do obowiązujących norm i wiemy i oceniamy trochę pracy usługodawcy, a jesteśmy w stanie skorygować jeszcze w momencie zbioru kukurydzy na kiszonkę. Mierzymy temperaturę czoła silosu, a więc sprawdzamy, czy mamy stabilny silos tlenowo. Jesteśmy również w stanie za pomocą pasków lakmusowych czy specjalnych aparatów, pH-metrów, przeanalizować
pH, współczynnik pH zakiszonego materiału. To dość nowatorskie, nowoczesne podejście. Chciałbym, żebyśmy tutaj wyraźnie podkreślili, że nie chodzi tylko o krytykę i przysłowiowe wytykanie palcem, tylko o wspólne znalezienie właściwego rozwiązania. Dokładnie tak. Pamiętam nie jeden przypadek, w którym odwiedzając jednego hodowcę, spędzając godzinę, półtorej godziny na silosie, bardzo często pojawiali się sąsiedzi z zapytaniem, co my tutaj robimy, po co my to sprawdzamy, po czym zapraszali nas do siebie, abyśmy też sprawdzili jakość zakiszonej kukurydzy u nich w gospodarstwie. Czyli nie bać się, mówiąc kolokwialnie, nie wstydzić się, tylko mieć odwagę i chęć, żeby skorzystać z pomocy ekspertów. Oczywiście tak, tym bardziej, że posiadamy do tego narzędzia, plus wiedzę, plus doświadczenie, z którymi chętnie się z Państwem podzielimy. Marku, myślę, że wiele osób przekonaliśmy, a jeżeli ktoś jeszcze nie jest do końca przekonany, warto obejrzeć film, który przygotowaliśmy dla Państwa, który obrazuje, jak takie działania na miejscu wyglądają. Proszę spojrzeć. Ekspert kiszonkowy to program oparty o najlepsze praktyki zakiszania. Pomaga ocenić podstawowe parametry fizyczne zakiszonej kukurydzy i tym samym wskazać elementy w procesie zakiszania, których jakość można poprawić bez dodatkowych nakładów finansowych. Przygotowując silos, należy zwrócić uwagę na jakość i gęstość ubicia. Idealne ubicie kiszonki można osiągnąć, ugniatając cienkie, około 15-centymetrowe warstwy kukurydzy zestawem o dużej masie z użyciem wałów. Za pomocą korera pobieramy próbę 1 litra kiszonki, aby sprawdzić gęstość ubicia w silosie. Prawidłowo należy pobrać od 2 do 4 prób z różnych miejsc silosu. Jak widać, w dobrze ubitym silosie nie jest to łatwe. Temperatura czoła silosu to kolejny parametr, który mierzymy. Pomiar wykonujemy w 5 miejscach i porównujemy go z temperaturą otoczenia. Temperatura stabilnej tlenowo kiszonki nie powinna być wyższa od temperatury otoczenia o więcej niż 10 stopni Celsjusza. Za pomocą papierka lakmusowego sprawdzamy odczyn pH kiszonki. Prawidłowe pH w silosie wynosi poniżej 4. Strukturę pocięcia kukurydzy oceniamy, wykorzystując sita Penn State. Odważamy próbę 1 kg i przesiewamy ją przez sita, dzieląc kiszonkę na 4 frakcje. Porównując poszczególne frakcje do obowiązujących norm, oceniamy jakość struktury kiszonki. Kolejnym parametrem, który analizujemy, jest stopień rozdrobnienia ziarna. Sprawdzamy, czy w próbie 1 kg nie ma nierozgniecionych ziaren. W dobrze przygotowanej kiszonce każdy ziarniak powinien być rozgnieciony. Marku, powiedz proszę, jak wspominasz takie wizyty u producentów? No, widać było na filmie, że często to jest kawał ciężkiej pracy, szczególnie kiedy silos jest właściwie ubity. Dokładnie tak. To jest dosyć ciężka praca fizyczna, natomiast jest źródłem wielu cennych informacji dotyczących jakości zakiszonego materiału. Każdy z naszych ekspertów z firmy Limagren spędził godziny na takim silosie. Zwłaszcza ten czas się wydłuża właśnie wtedy, kiedy mamy do czynienia z dobrze przygotowanym silosem, ale właśnie taki dobrze przygotowany silos, dobrze ugnieciony silos, to silos, który będzie stabilny tlenowo, to silos, którego wartość pokarmowa będzie najlepsza, będzie pożądana przez nas. Myślę, że to, o czym mówimy, bardzo dobrze uzupełnią też nasi eksperci, więc w tej chwili połączymy się ponownie ze studiem Top Agrar Polska. Dzięki, Szczepan, za głos i przechodzimy do dyskusji z naszymi gośćmi. Pytanie do pierwsze skierowane do Leszka Chwalisza. Chciałem się spytać, jak przez pryzmat tych lat już weryfikacji silosów, z jakimi najczęściej problemami czy niedociągnięciami spotykacie się u hodowców? Panie redaktorze, zdecydowanie na pierwszym miejscu i od kilku lat jest nieprawidłowa zawartość suchej masy w kiszonce. Oczywiście ten parametr ulega poprawie, lecz nadal co drugi przez nas badany silos nie spełnia wymaganych parametrów. Na taki stan rzeczy oczywiście ma wpływ kilka czynników. Na pewno pogoda ma tutaj wpływ, szczególnie anomalie pogodowe. Jednego roku możemy mieć wysokie temperatury, susze, następnego roku duże opady, duża wilgotność. I tutaj termin zbioru może się zmienić w ciągu kilku dni i powstaje kolejny problem, dostępność firmy usługowej, a ten rodzaj
rodzaj zbiorów w Polsce jest dominujący. Należy również zwrócić uwagę na dobór odmian pod względem wczesności. Powinniśmy wybierać odmiany z kilku grup wczesności i to dodatkowo kilka odmian po to, aby zebrać taką kukurydzę w optymalnym terminie. A musimy pamiętać, że nieprawidłowa zawartość suchej masy jest jakby punktem wyjściowym do kolejnych problemów, jakie spotykamy na silosie. Mam tutaj na myśli strukturę kiszonki, jak i również ubicie silosu. Bardzo dziękuję. Ja rzeczywiście zgodzę się, bo wydaje mi się, że ta wiedza już jest wśród hodowców, bo no, o kiszonce z kukurydzy mówimy już bardzo, bardzo długo. Czyli te wiele jest jeszcze innych aspektów, które mają na to wpływ, o których pan powiedział. Ale ja chciałem jeszcze zapytać tutaj pana profesora, żeby może uświadomić rzeczywiście, co możemy zyskać, co możemy stracić. No, jak generalnie, czy co możemy najwięcej stracić, czy ile pieniędzy możemy stracić, zaniedbując te nasze silosy? Znaczy, ja w swojej wypowiedzi chciałbym się na początku odnieść do tego, co powiedział przedmówca, ta sucha masa. My naprawdę widzimy, przeglądając wyniki analiz chemicznych, które z naszego laboratorium wydziałowego mamy, że ta sucha masa w kukurydzy jest za wysoka. No, wynika z tego, że brak tego monitoringu plantacji przed zbiorem. Ten problem z ubiciem, bo sucha masa wysoka powoduje, że jest problem z ubiciem. Złe ubicie kiszonki czy zakiszanego materiału powoduje, że zostają wolne przestrzenie. Tam rozwijają się pleśnie, a pleśń to mykotoksyny, trucizna, której nie widać, w związku z czym hodowca nie wie. A skarmiając systematycznie takie pleśnie, na pewno zaczną się problemy z rozrodem, bo to zachwiania rui, zapalenia macicy czy torbiele na jajnikach. Co więcej, mikotoksyny powodują zmiany w naczyniach krwionośnych kończyn, ochwat. Kulawa krowa nie podejdzie do stołu paszowego, nie zje, nie wyprodukuje mleka. No i to, co chyba dla nas, konsumentów, jest bardzo ważne, to mykotoksyny, przynajmniej część, przechodzi do mleka. Pijąc mleko, jedząc produkty pochodzenia mleczarskiego, no, pobieramy te mykotoksyny, a one są rakotwórcze. Czyli mamy problem dla nas ludzi już typowo zdrowotny. Dalej, jeżdżąc po kraju, też spotykam się często z tym, że pryzmy kiszonki z kukurydzy, ale również innych kiszonek, nie są okryte z folią. Hodowcy próbują oszczędzać na tym elemencie. Nieokryta pryzma, plus do tego często słabo ubita, powoduje, że w kiszonce znajduje się kwas masłowy. Kwas, który powoduje wystąpienie ketozy typu trzeciego, choroby metabolicznej. Co prawda bardzo łatwo zwalczyć to, bo wystarczy przestać podawać taką kiszonkę i choroby już nie będziemy mieli. Natomiast bardzo często brak w gospodarstwie dobrej jakości kiszonki. W związku z czym skarmiamy taką kiszonkę i trujemy nasze krowy. I to jest problem, no, tego zdrowia zwierząt. Dalej myślę, że i tutaj pan doktor Lach potwierdzi, Zbyszku, że do kiszonki z kukurydzy powinniśmy dodawać konserwanty. Postaram się powiedzieć o tym. To ja już nie będę drążył tego tematu. Dziękuję. Oczywiście. Bardzo dziękuję. Rzeczywiście, no, musimy zadbać o silosy, musimy zadbać o kiszonkę, bo jak się okazuje, właściwie wszystko od tego zależy. Właściwie cała produkcja i ekonomia produkcji. Panie doktorze, pytanie do pana. Pan jest znakomitym praktykiem, jeżeli chodzi o kiszonkę z kukurydzy. Chciałbym prosić, żeby pan wskazał może nie wszystkie, bo tych elementów jest bardzo, bardzo dużo, ale trzy najważniejsze aspekty, trzy pana patenty na znakomitą wartość pokarmową i jakość kiszonki. To nie są moje patenty, bo te patenty są powszechnie znane. Niestety hodowcy często o nich zapominają i myślę, że tego typu programy mają służyć między innymi temu, żeby przypomnieć to, o czym zapominamy. Tu moi przedmówcy mówili o pierwszym parametrze. Sucha masa w ogóle determinuje absolutnie cały proces fermentacji. Mamy pewien problem z trafieniem idealnym, bo jeżeli ma się 5-10 hektarów i powiemy, że ma być to 34-36% suchej masy i jest maszyna, to nie jest problem. Ale problem zaczyna się wtedy, kiedy jest 300-400 hektarów i niestety jednego dnia tego wszystkiego nie zbierzemy. My możemy troszkę wyprzedzić zdefiniowanie, kiedy wjeżdżamy w pole i ścinamy kukurydzę. A więc wejdziemy w pole, weźmiemy kilka
roślin, zmielimy je zwykłym takim młynkiem do rąbania gałęzi, weźmiemy próbkę i określimy zawartość suchej masy. Albo w laboratorium, albo w kuchence mikrofalowej. Wiemy, powiedzmy, że jest 30%, a ja chcę mieć 35%. W naszym klimacie mniej więcej dobowy przyrost suchej masy to jest 0,5%, czyli za 10 dni powinienem wjechać. To jest stara metoda, bo dzisiaj coraz częściej spotkamy metody analizy suchej masy, zawartości suchej masy skanowaniem satelitarnym. Myślę, że niedługo to będzie już zupełnym standardem. A więc sucha masa, zdecydowanie numer jeden. Potem kwestia dyskusyjna, rozcięcie, pocięcie, na jakie kawałki ciąć kukurydzę. I są dwie szkoły i obydwie szkoły są prawidłowe. Pierwsza szkoła mówi, nie szukamy struktury fizycznej w kukurydzy, a więc tniemy na długość 9-11 mm. Oczywiście cały czas zwracamy uwagę, aby każde ziarno było roztarte. To jest pierwsza szkoła. Druga mówi, że tniemy nie na 9-11 mm, a tniemy na 25-30 mm, czyli znacznie, znacznie dłuższe odcinki. Przy tym ta druga szkoła dotyczy tych hodowców, którzy mają do czynienia z maszyną, na której jest założone urządzenie Shredlicz, które oprócz tego, że tnie na odcinki, to rozciera kukurydzę, maceruje ją i po prostu taką kukurydzę możemy spokojnie kisić. Więc jeśli mamy stare urządzenie, stare, takie jakie były dotychczas, to 9-11 mm, jak mamy Shredlicz 25-30 mm. To jest drugi patent. Trzeci patent to szybkie napełnienie silosu i co ważne, ubijanie non-stop od początku. Bo tak naprawdę, kiedy mamy silos pełen i wtedy ktoś zacznie dopiero ubijać, to musi mieć świadomość, że ubije warstwę 20-25, w wyjątkowych sytuacjach 30 cm. Czyli wszystko, co jest niżej, jest po prostu nieubite. Fermentacja, którą chcemy prowadzić, to fermentacja mlekowa, fermentacja beztlenowa. Ten system ubijania jest po to, żeby ewakuować powietrze z zakiszanej masy. Mówiliśmy też o folii jako kolejny element. Przy mnie o jednej folii chcę mówić, o dwóch. Pierwsza warstwa to cieniutka folia 40 mikronów, której zadaniem jest odcięcie dostępu powietrza do silosu, bo tam mają być warunki beztlenowe. Cieniutka folia, na tą dopiero kładziemy tą typową czarną bądź czarno-białą 120-150 mikronów grubości i ta chroni fizycznie silos przed uszkodzeniami. Ten silos potem przykrywamy albo workami ze żwirem, albo ciętymi oponami, albo całymi oponami. Część hodowców, którzy mają mniejsze silosy, obsypują to ziemią. Chodzi o to, żeby ta folia nie trzepała, żeby nie wchodziło powietrze pod ten silos. I można by powiedzieć, że to jest koniec patentów, ale nie, to nie jest koniec patentów, bo to jest dopiero początek. Mając nawet fenomenalnie zrobiony silos, możemy go zepsuć przez system wybierania. Wybieranie z tego silosu ma być takie, żeby ściana po wybieraniu zawsze była równa, żeby nie było możliwości penetracji powietrza do silosa, bo wtedy mamy wtórne tlenowe zagrzewanie się. No i kwestia ostatnia, o której tutaj mój przedmówca Zbyszek zahaczył, czyli inokulanty. Niestety powszechnie wiadomo, i to jest wiadomo, powszechnie się mówi, że kukurydza kisi sama i ona się kisi sama. Tylko pytanie, czy się kisi dobrze. To jest troszkę jak z produkcją wina. Można wziąć jagody i zakisić, bo mamy szczepy dzikie winne na skórce. Ale co roku to wino będzie różne. Raz dobre, raz złe, raz bardzo dobre. A nam chodzi o to, żeby było zawsze dobre. Zatem myjemy jagody i zaszczepiamy matką drożdżową. I tak samo mamy zaszczepić silos. Zaszczepiamy bakteriami, które mają prowadzić fermentację beztlenową, mlekową. To nie jest tak, że materiał, który wjeżdża z pola do silosu jest jałowy. Tam są grzyby, tam są pleśnie, tam są klostridia, tam jest masa drobnoustrojów. Niestety to, co nam chodzi, czyli bakterie kwasu mlekowego, są w bardzo małej ilości. Więc ja chcę, aby fermentacja szła w tym kierunku, w którym ja chcę. Dlatego inokulanty. Rynek jest przebogaty. Ja mam swoją ulubioną bakterię, to jest Lactobacillus bichneri, ale Plantarum, Casei, Acidilactiti, to są wszystko bakterie, które są chętnie widziane przez kukurydzę po to, żeby zakisić prawidłowo. Bo kiszonka ma dwa parametry oceny. Wartość pokarmową, to jest to, co wyjdzie z analizy chemicznej, a więc białko, skrobia, NDF, ADF i parametr, którego nie sposób nie przecenić. To jest smak i zapach. To jest skład kwasów tłuszczowych. A za to właśnie odpowiada proces fermentacji.
Bardzo dziękuję. Myślę, że bardzo ważnym aspektem jeszcze jest strawność, ale do tego za chwilę dojdziemy. W tej chwili oddaję głos Szczepanowi, a wcześniej zapraszam na blok reklamowy. Przepraszam. Krowa z karmiana kiszonką z odmian kukurydzy LG Animal Nutrition daje 2,6 litra mleka więcej. Posiadamy najlepsze odmiany w każdej grupie wczesności. Jeżeli chcesz dojść więcej mleka, po prostu wejdź na stronę lgseeds.pl i skontaktuj się z naszym przedstawicielem handlowym lub dystrybutorem. Chyba dla nikogo zmiany klimatyczne nie są tak dotkliwe jak dla rolników. Dlatego nasz najbliższy program poświęcimy sposobom radzenia sobie z problemem stresu suszy i innych efektów zmiany klimatu w uprawie kukurydzy. Szczepan Szłapka, zapraszam Państwa na kolejne spotkanie w programie Wyższych Plonów. Porozmawiamy z ekspertami z firmy nawozowej K+S na temat nowoczesnych rozwiązań w nawożeniu. Porozmawiamy także z badaczami z Instytutu Ochrony Roślin na temat roli biostymulatora StarCover na rozwój roślin w stresowych warunkach. Spotkamy się także z rolnikami w studiu naszego partnera medialnego Top Agrar Polska, żeby porozmawiać o tym, jak nowoczesne rozwiązania cyfrowe mogą wspierać rolników w walce o stabilne plony. Zapraszam serdecznie na 11 lutego. Zaczynamy o godzinie 19:30. Transmisja będzie dostępna na profilu LG Seeds. Do zobaczenia. Problem z chwastami w kukurydzy? Metodus 652G od Invigo. Zwalcza chwasty jedno- i dwuliścienne. Zawiera trzy substancje aktywne. Działa doglebowo i nalistnie. Ogranicza ryzyko powstawania odporności. Metodus 652G. Szybko, skutecznie, metodycznie. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie. I witamy ponownie. Przypomnę, że oglądają Państwo program Wyższych Plonów, którego gościem w studiu Lima Grę Polska jest przedstawiciel tejże firmy, nasz ekspert Marek Skwira. Marku, witam Cię ponownie. Witam. I od razu chciałem nawiązać do rzeczy, która padła podczas rozmowy wśród naszych ekspertów. Rzecz, która mnie niezwykle zaciekawiła, czyli skanowanie satelitarne. Dokładnie, odniosę się do słów doktora Lacha. Rzeczywiście to dla nas, dla firmy Lima Grę Polska, jest już standard. W zeszłym roku testowaliśmy rozwiązania wykorzystujące modele statystyczne, modele hodowlane, obrazowanie satelitarne do tego, aby sprawdzić i pomóc zebrać kukurydzę w optymalnym czasie, a więc przeanalizować zawartość suchej masy z konkretnie wskazanego pola. I dziś dla nas, wykorzystując indeks NDVI w oparciu o platformę Agrility, jesteśmy w stanie określić zawartość suchej masy z dokładnością do 1,5%, co jest dokładnością wystarczającą do tego, aby pomóc naszym hodowcom zebrać kukurydzę w optymalnym czasie. Czyli ta, jak to się mówi, nowoczesność nie jest melodią przyszłości, tylko ona dzieje się już teraz. Już teraz, dzieje się to teraz i w tym momencie. Posiadamy w ramach projektu Ekspert Kiszonkowy, posiadamy mobilne laboratoria, dzięki którym w przeciągu 2 minut jesteśmy w stanie określić zawartość suchej masy, poziom, zawartość białka, skrobi, poszczególnych frakcji włókna, a więc parametry jakościowe kiszonki z kukurydzy. Poza tym jesteśmy wyposażeni również, inwestujemy, sięgamy po nowe rozwiązania w aparaty termowizyjne, aby w bardzo szybki sposób naszkicować mapę rozkładu temperatur w naszym silosie i tym samym sprawdzić stabilność tlenową zakiszonej kukurydzy. Wiem, że z Tobą o nowoczesności mógłbym rozmawiać bardzo, bardzo długo, dlatego przygotowaliśmy specjalny program, na który chciałem Państwa zaprosić. Program Wyższych Plonów, właśnie poświęcony tym nowoczesnym rozwiązaniom, nowoczesnej technologii. Premiera już 11 lutego. Proszę być z nami, proszę oglądać.
będziemy rozmawiali o tym, co nowoczesne, a absolutnie, jak się okazuje, dostępne wręcz od ręki. Ale wracając do naszego dzisiejszego pytania, chciałem zapytać o dobór odmiany. Istnieje idealna, czy da się chociażby dążyć do ideału? Dokładnie. Rozwój hodowlany jest tak szybki, postęp hodowlany w przypadku hodowli odmian jest tak szybki, że należy na bieżąco monitorować i obserwować wyniki, katalogi, kontaktować się z dystrybutorami czy z nami, z nasiennikami, aby wybrać tą najlepszą w danym momencie odmianę, która będzie dopasowana indywidualnie do systemów żywieniowych i do potrzeb danego gospodarstwa. Z swojego czasu postanowiliśmy sprawdzić i przetestować wpływ odmiany, wpływ dobór właściwej odmiany w porównaniu z najlepszymi praktykami kiszonkarskimi. Miało to miejsce w ośrodku badawczo-wdrożeniowym w Osięcinach, czyli odeszliśmy od teoretycznego porównania, teoretycznego testu. Czyli nie było to laboratorium? Absolutnie nie było to laboratorium, nie było to nawet poletko doświadczalne. Chcieliśmy sprawdzić wpływ doboru właściwej odmiany i najlepszych praktyk kiszonkarskich w realnych warunkach hodowli, w realnych warunkach produkcji mleka. Efekty, rozumiem, możemy poznać między innymi dzięki filmowi, który powstał przy tej okazji. Tak, przygotowaliśmy krótką animację opisującą założenia i wynik naszego doświadczenia. Zachęcamy do obejrzenia razem z nami. Czy jesteśmy w stanie zwiększyć zyski z produkcji mleka bez dodatkowych kosztów? Skupiając się wyłącznie na doborze odpowiedniej odmiany kukurydzy do produkcji paszy objętościowej? W tym celu w nowoczesnym ośrodku badawczo-wdrożeniowym w Osięcinach przetestowaliśmy najlepsze praktyki kiszonkarskie w połączeniu z najlepszymi odmianami odpowiadającymi potrzebom żywieniowym bydła mlecznego. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z wynikami naszego badania. Przedmiotem testu były dwie odmiany kukurydzy kiszonkowej. Odmiana o podwyższonej strawności włókien LG Animal Nutrition i standardowa odmiana kiszonkowa dostępna na polskim rynku. Obie odmiany wysiane zostały na tym samym polu w tym samym terminie i przy użyciu tej samej agrotechniki. W badaniu wzięły udział starannie wyselekcjonowane 22 sztuki bydła, po 11 w każdej z dwóch grup testowych. Wybór krów do testu oraz nadzór nad całym eksperymentem objął dr Zbigniew Lach, ekspert w dziedzinie żywienia bydła. Jak pokazują dane badania, wybrane zostały niemal identyczne sztuki w każdej grupie testowej, aby zapewnić wiarygodność wyników. Uprawa była monitorowana pod kątem zawartości suchej masy już od połowy sierpnia, aby zebrać obie odmiany w optymalnym czasie. Proces zakiszania został przeprowadzony zgodnie ze standardami programu Ekspert Kiszonkowy, czyli przy zachowaniu najlepszych praktyk kiszonkarskich. Obie odmiany zostały zakiszone w rękawie. Próbki gotowej paszy z obu rękawów wysłano do laboratorium w Holandii w celu precyzyjnego ustalania jej składu. Analiza kiszonki wyglądała następująco. Sucha masa pokazuje, że dzięki stałemu monitoringowi suchej masy udało nam się zebrać kukurydzę w optymalnym momencie. Zawartość skrobi, białka oraz zawartość włókna neutralnie detengertowego NDF były na bardzo zbliżonym poziomie. Pasza różniła się parametrem DINAG, który określa poziom strawności włókna, czyli części zielonej rośliny bez kolby. Test trwał 71 dni i był poprzedzony odpowiednim okresem adaptacyjnym dla zwierząt. W okresie testowym jedyną paszą objętościową była kiszonka z kukurydzy, aby wykluczyć potencjalny wpływ innych czynników na wynik testu. Oto wyniki naszego doświadczenia. Wykorzystanie odmiany LG Animal Nutrition w połączeniu z najlepszymi praktykami kiszonkarskimi wpłynęło na to, że każda z krów skarmianych paszą wyprodukowaną z tej odmiany dała średnio o 2,6 litra mleka dziennie więcej w porównaniu z krowami z grupy B, które były karmione paszą ze standardowej odmiany kiszonkowej. Średnio rocznie daje to o 780 litrów mleka więcej od każdej krowy bez dodatkowych kosztów. Doświadczenie przebiegło bez negatywnego wpływu na dobrostan każdej z krów. Marku, odnosząc się do tego eksperymentu, tak to nazwijmy, można podsumować to bardzo krótko. Liczby nie kłamią. Rzeczywiście, w przypadku odmian LG Animal Nutrition liczby nie kłamią. Warto podkreślić, że najlepszej jakości odmiany w połączeniu z najlepszymi praktykami kiszonkarskimi muszą i będą skutkować wyższą produkcją mleka. Dodam tylko, że doświadczenie, które wykonaliśmy w Osięcinach, przeprowadziliśmy bardzo starannie. Staraliśmy się wyeliminować wszystkie elementy, które mogą wpłynąć nam na precyzję wyników, na obiektywizm otrzymanych wyników. Codziennie mierzyliśmy wydajność każdej sztuki, codziennie ważyliśmy niedojady, więc monitorowaliśmy
przez cały czas stan naszych krów, produkcję, ile zjadły, ile nie zjadły, po to, aby wyciągnąć, aby po prostu poznać wpływ produkcji, wpływ doboru właściwej odmiany na efektywność skarmiania tej odmiany i na efektywność produkcji mleka w danym gospodarstwie. Tutaj postawimy małą kropkę i przeniesiemy się ponownie do studia Top Agrar Polska. Marcinie? Dzięki Szczepan za głos i od razu przechodzę do pytania do moich ekspertów. Chciałbym się zapytać panów, jak wykorzystanie nowych odmian, dostępnych odmian kiszonki z kukurydzy przekłada się na konkretne koszty produkcji mleka, na konkretną ekonomikę produkcji mleka. Może zacznijmy od pana doktora Lacha. Dziękuję za głos. Proszę państwa, zastanówmy się, co jest najważniejsze w żywieniu krów mlecznych. A więc najważniejsze jest to, aby te zwierzęta pobrały maksymalnie dużo suchej masy. I dzisiaj wartość 25 kg suchej masy nas nie zadowala. To musi być 28, 30, a nawet 32 kg suchej masy. Takie wartości można osiągnąć, takie wartości osiągamy w Oświęcinach. Ale żeby takie wartości, żeby tak dużo suchej masy pobierały krowy, to musi być spełniony jeden warunek. Muszą bardzo chętnie jeść pasze objętościowe, czyli muszą mieć te pasze świetny smak, a więc dużo kwasu mlekowego, niewiele octowego i w ogóle zero masłowego. I musi być to pasza, która stosunkowo szybko przechodzi przez przewód pokarmowy. Proszę pamiętać, że żwacz, mniej więcej pasaż treści żwacza u krowy wysokowydajnej to jest 10% objętości żwacza, przemieszcza się dalej co godzinę. I aby jak najszybciej ta pasza przechodziła dalej przez przewód pokarmowy, musi być to pasza strawna. To, co determinuje dzisiaj strawność, to jest zawartość przede wszystkim NDF-u i ligniny. My chcemy mieć odmiany, które w momencie, kiedy są cięte na kiszonkę, miały tego NDF-u w kiszonce z kukurydzy 40-42%, a może nawet 38%, a nie 46-48%. I więcej tego włókna, tym mniejsza jego strawność, dawki pokarmowe. A mniejsza strawność to wolny pasaż, więc chcemy, żeby było jak najmniej włókna. Jeżeli się okaże, że są odmiany, a są takie odmiany, które te włókno mają w porównaniu do innych odmian jeszcze bardziej strawne, jeszcze więcej krowy jedzą, to o nic innego nam nie chodzi. Bo cała ekonomia, panie redaktorze, opiera się na tym, żeby krowa dużo zjadła. Jak dużo zje, to tanio wyprodukuje. A o to przecież wszystkim nam chodzi. Ja tu już nawiązując do wypowiedzi Zbyszka, chciałbym powiedzieć, że jestem zwolennikiem niskiego koszenia kukurydzy. Niektórzy doradcy zalecają, czy proponują podniesienie koszenia kukurydzy z 20 gdzieś do 40 cm, bo mówią, że ta dolna część łodygi to jest włókno, ciężkostrawna część pasz. Podniesiemy wysokość koszenia, będziemy mieli lepszą, bardziej strawną paszę. No, w związku z nawiązaniem do tej wysokiej strawności, tej części wegetatywnej, okazuje się, że z tej części łodygi też produkujemy mleko, będziemy mieli pieniądze. Badania pokazują, że podniesienie o 20 cm wysokości koszenia powoduje spadek plonu o ponad 1 tonę suchej masy z hektara. No i spadek wydajności, jak się przelicza, ponad 1700 litrów z 1 hektara. W związku z czym tracimy, zostawiamy na polu pieniądze. Dlatego uważam, że powinniśmy nisko kosić kukurydzę. Będzie gwarantowało nam to wyższą wydajność z 1 hektara plantacji tej rośliny. Mhm. Bardzo proszę. Panie redaktorze, ja powiem, że wybór odmianek kiszonkowych wcale nie jest łatwy. Ja pamiętam, wielokrotnie pan doktor zwraca na to uwagę. Powiem w ten sposób, hodowcy zajmujący się produkcją mleka, czy hodowcy zajmujący się hodowlą bydła mięsnego, swój wybór odmian przede wszystkim powinni opierać o odmiany kiszonkowe, które spełniają najwyższe parametry jakościowe, oczywiście w połączeniu z wysokim potencjałem plonowania. Odmiana kiszonkowa powinna być indywidualnie dopasowana do potrzeb danego gospodarstwa. I tak w gospodarstwach, w których w dawce paszowej mamy bardzo duży udział kiszonki z kukurydzy, powyżej 60%, powinniśmy szukać odmian o wysokiej strawności,
W przypadku gospodarstwa, gdzie w dawce żywieniowej mamy bardzo duży udział siano-kiszonek z traw, a udział kiszonki z kukurydzy jest mniejszy lub równy 60%, powinniśmy wybierać odmiany o wysokiej zawartości skropi, które również mają wysoką strawność włókna. Powiem tak, wybór odmiany kiszonkowej musi być ściśle powiązany z jakością silosu, bo te dwa czynniki wpływają na efekt końcowy w produkcji mleka. To nawiązując znowu do Leszka w wypowiedzi, powiem w ten sposób. Rzeczywiście zgadzam się z tym stwierdzeniem, że dobór odmiany jest bardzo ważny. Profesor Adamczyk ze Smolic mówi, że odmiana żyje 5 lat. Czyli wchodzi na rynek odmiana kukurydzy i po 5 latach już mamy nowe, lepsze odmiany kukurydzy. Jestem członkiem komisji rejestracyjnej przy Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych, gdzie rejestrowane są nowe odmiany kukurydzy. No i widzimy, jaki postęp firmy hodowlane robią czy mają, bo nie zostanie zarejestrowana odmiana, która nie będzie przewyższała wzorca o 103-104%. Nie ma szans, żeby taka odmiana weszła. Wiem, że katalog w tej chwili zawiera prawie 200 odmian kukurydzy, które można wysiewać, uprawiać w naszym kraju. Natomiast ta decyzja, to powinna być świadoma decyzja hodowcy. On powinien zastanowić się, co chce uzyskać albo co chce osiągnąć i pod to dobrać te odmiany kukurydzy, które będzie uprawiał. Mhm. Panowie, tak na zakończenie, chciałbym panów spytać o takie 2-3 zdania podsumowujące. Znaczy, co w kontekście tego, o czym już mówiliśmy, czy dyskusji naszej o tych wszystkich aspektach dotyczących wartości, jakości pokarmowej kiszonki, ale i strawności, co jest tak naprawdę najważniejsze? Co nasi widzowie, co powinni zapamiętać z tej naszej dyskusji? Bardzo proszę o 2-3 zdania podsumowujące. Może zacznijmy od pana profesora. Ja powiem tak, króciutko. Dobrej jakości kiszonka, dostatecznej ilości kiszonka z kukurydzy, pełne koryto dobrej paszy, to będzie dużo mleka. W związku z czym musimy zadbać o tą kiszonkę. Kiszonkę z kukurydzy produkuje się kilka dni w ciągu roku, no bo to jest w zależności od wielkości gospodarstwa kilkanaście ewentualnie dni. Ale korzystamy z niej cały rok. W związku z czym przyłóżmy się przez te kilka dni, zróbmy wszystko tak jak należy, a później będziemy tylko czerpać z tego zysk. Dużo mleka, dużo kasy w kieszeni. Panie doktorze. Ja podczas dzisiejszego spotkania przyszło mi na myśl takie dwa bloki odpowiedzi na pana pytanie, co można w ogóle zrobić, co poprawić, co ulepszyć. Pierwszy blok to taki ogólny, a drugi szczegółowy. I zacznę, pan pozwoli, od tego ogólnego. Wydaje mi się, że z dzisiejszej rozmowy wynika, że my powinniśmy zainwestować w jeszcze, my hodowcy, w jeszcze jeden element. Pan pytał na początku, w co inwestować? W ziemię, w oborę, w co inwestować? Ja myślę, że powinniśmy zainwestować w kontakty z profesjonalistami. Bo opowiem państwu 3 scenariusze. Pierwszy jest następujący. Jest nowa, fantastyczna obora na 120 krów. Wysoka, dużo powietrza, dobra wentylacja, dużo światła. Niestety nie ma możliwości podziału stada na dwie grupy. Dlaczego? Dlatego, że to był świetny projektant w sensie budynku. Natomiast nie znał się w ogóle na organizacji funkcjonowania obory. Nie wiedział, że trzeba podzielić na grupy. Drugi scenariusz. Świetna obora. Świetne stado genetycznie, świetne kiszonki i nie ma mleka. Dlaczego? Dlatego, że osoba, która okładała dawki pokarmowe, delikatnie mówiąc, mijała się z prawdą, bo to nie był profesjonalista. I trzeci scenariusz, kiedy jest świetna kiszonka, świetny budynek i nie ma mleka. Dlaczego? Dlatego, że hodowca od lat korzystał z usług osoby, która tylko sprzedawała nasienie, a nie była doradcą hodowlaną. Wszyscy ci trzej hodowcy tracili dlatego, że nie skontaktowali się z profesjonalistami. Ja mam pełną świadomość tego, że ci profesjonaliści są drożsi na rynku niż pozostała grupa sprzedawców, ale ta inwestycja po prostu się opłaca. Hodowcy nie powinni tracić swoich pieniędzy przez kontakt z osobami
przypadkowymi. Postawmy na profesjonalizm. I druga moja taka uwaga dotycząca kiszonki z kukurydzy. Protraktujmy ten silos jak bank. Chcemy tam włożyć, a za rok wyciągnąć troszkę więcej. A więc zróbmy wszystkie szczegóły, które są do wykonania, precyzyjnie. Bo tylko wtedy możemy zarobić. Tylko wtedy wyjmiemy więcej, niż włożyliśmy. Mhm. Bardzo proszę, Leszek, chwalisz. Ja, panie redaktorze, powtórzę to, co powiedziałem wcześniej. Przede wszystkim wybór typowo odmiany kiszonkowej, która jest idealnie dopasowana do potrzeb gospodarstwa, plus jakość kiszonki. To są kluczowe elementy, które finalnie wpływają na efekt końcowy, jeśli chodzi o produkcję mleka. Dziękuję. Bardzo panom dziękuję. No, przechodzimy, proszę państwa, kończymy naszą rozmowę. Bardzo dziękuję przede wszystkim moim gościom za rozmowę, za cenne porady. Proszę państwa, no, okazało się i jakby no, z naszej rozmowy wynika, że rzeczywiście no, warto dbać o wartość pokarmową i o jakość kiszonki z kukurydzy, ale jednym z elementów, o którym też nie możemy zapomnieć, jest strawność kiszonki z kukurydzy. Życzę państwu przede wszystkim wysokich plonów, doskonałej paszy, a także dobrych, wysokich cen skupu mleka. No, z mojej strony to wszystko. Bardzo serdecznie dziękuję. Oddaję głos Szczepanowi. Do widzenia, do zobaczenia. My również bardzo dziękujemy Marcinowi i jego ekspertom, ale jeszcze nie kończymy. Chociaż przejdziemy już do pierwszych podsumowań naszego dzisiejszego spotkania z państwem. Temat, który wybrzmiał, ale sądzę, że powinien wybrzmieć jeszcze bardziej. Strawność włókien. To według nas to jest temat kluczowy, jeśli rozmawiamy w kontekście produkcji paszy objętościowej z kukurydzy. Jakość kiszonki, jej efektywność skarmiania i parametry pokarmowe są wprost proporcjonalne do wyboru właściwej odmiany o właściwych parametrach. Wybór ten decyduje o tym, czy będziemy mieli posiadali w swoim silosie kiszonkę, z którą będziemy skarmiać 12 miesięcy w sposób bezstresowy i spokojny z efektywną produkcją mleka, czy będzie to okres stresowy, czy będzie to okres zwiększenia kosztów związanych z paszą, z żywieniem, ponieważ będziemy musieli suplementować opasze treściwe. No i wtedy niestety pewnie niektóre inwestycje trzeba będzie odsunąć w czasie bądź ograniczyć, a jak słyszeliśmy z ust naszego eksperta, jeżeli chodzi o inwestycje, to warto inwestować w kontakt z dobrymi ekspertami. Myślę, że tak, że to jest jakby też słowo kluczowe, aby kontaktować się i współpracować z ekspertami. W sposób profesjonalny doradzamy, nasi eksperci doradzają nie tylko jaką odmianę wybrać, na którą się zdecydować, która będzie najlepsza w danym momencie, ale również pomagamy i doradzamy z racji naszego doświadczenia, które zdobyliśmy w codziennej pracy z państwem, doradzamy w jaki najlepszy sposób przejść trudny i obarczony stratami proces zakiszania kukurydzy. Bo co do tego na pewno wszyscy już jesteśmy zgodni, dobór odpowiedniej odmiany jest rzeczą absolutnie kluczową, więc czym się kierować i jak wybrać najlepszą odmianę? Dokładnie. Postęp hodowlany jest no, przeogromny. Każdego roku pojawiają się na rynku coraz to lepsze odmiany o lepszych parametrach, zarówno ilościowych, jak i jakościowych. Niemniej jednak hodowcy powinni się skupić na kilku podstawowych cechach, które są cechami optymalnymi dla produkcji paszy objętościowej w gospodarstwie. Przede wszystkim hodowcy powinni wybierać odmiany, które charakteryzują się wysokim potencjałem plonu, zarówno suchej masy z hektara, jak i świeżej masy z hektara. Dodam, że takimi odmianami są właśnie odmiany z programu LG Animal Nutrition. Kolejną kluczową rzeczą, o której wspominaliśmy już, to jest strawność. Oczywiście hodowcy, i akcentujemy to za każdym razem, powinni decydować się na odmiany o podwyższonej strawności włókna, więc ponieważ włókno jest źródłem bezpiecznej energii niepowodującej, nie zwiększającej nam ryzyka zakwaszenia żwacza, ale pamiętajmy, że z tej energii z włókna, ze strawnego włókna, krowa również produkuje mleko. A poza tym włókno pełni świetną rolę regulującą pracę przewodu pokarmowego. A więc odmiany o podwyższonej strawności włókna, a to jest jakby znak rozpoznawczy odmian z programu LG Animal Nutrition. Kolejną rzeczą, na którą hodowcy powinni zwrócić uwagę i za każdym razem wspominamy o tym, jest wysoki, bo ponad 50% udział kolb w plonie ogólnym suchej masy. Ja bym
chodzi o to, abyśmy zadbali o dużą jakość i dużą zawartość skrobi, bo przecież skrobia to energia potrzebna do produkcji mleka, ale ważne, aby hodowcy zwrócili uwagę na odmiany typu Flint Dent, o typie ziarna Flint Dent. Takimi odmianami są odmiany właśnie LG Animal Nutrition. Tego typu odmiany flintowe, posiadają duży udział skrobi bypass, tak zwanej skrobi bypass, która odpowiada, która jest przyswajalna i strawiana również po przejściu ze żwacza do jelita cienkiego. Jest źródłem, dodatkowym źródłem energii, bezpiecznej energii, nie powodującej nam zwiększenia ryzyka zakwaszenia żwacza. Kolejną rzeczą, na którą powinni zwrócić uwagę hodowcy, to oczywiście gen zieloności, czyli tak zwany efekt Stay Green. Oczywiście każda odmiana z naszego portfolio LG Animal Nutrition to odmiana, która wykazuje silny gen zieloności. Gen zieloności to po pierwsze rośliny o wyższym potencjale plonu, to po drugie rośliny o lepszym profilu zdrowotnościowym i na końcu to odmiany, które dają nam troszeczkę szersze okno optymalnego zbioru kukurydzy na kiszonkę. No i też warto trochę zmienić swoje myślenie i przestawić się na myślenie w ten sposób, że liczymy, ile z hektara możemy otrzymać litrów mleka. Dokładnie, nawiązując do tego, o czym mówili eksperci w studiu Top Agrar, zacznijmy myśleć w kontekście odmian kiszonkowych nie przez pryzmat plonu suchej masy z hektara, ale zacznijmy rozmawiać i patrzeć na odmiany kiszonkowe przez pryzmat potencjału wyprodukowania litrów z jednego hektara. Bo na przykład z jednej tony suchej masy pewnej odmiany kiszonkowej jesteśmy w stanie udoić 1300 litrów mleka, ale z tej samej tony suchej masy, ale z odmiany o podwyższonej strawności włókna, ale odmiany, która ma większy udział energii, jesteśmy w stanie wyprodukować nawet 1500 czy 1600 litrów mleka, a więc więcej. Widzimy różnicę jakościową, a odmian na rynku w Polsce, odmian jakościowych jest kilka do wyboru. Marku, niechętnie, ale musimy postawić tutaj kropkę i zakończyć nasz dzisiejszy program Wyższych Plonów. Bardzo Ci dziękuję, że byłeś z nami, ale, tutaj jest małe ale, pozostaniesz jeszcze do dyspozycji naszych widzów poprzez czat, tak? Tak, będę jeszcze przez godzinkę po programie, aby odpowiedzieć na wszystkie pytania, które pojawią się na czacie. Czyli w komentarzach poniżej można pisać i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, również w komentarzach pojawi się ankieta i nie jest to ankieta pro forma, tylko naprawdę zależy nam na dużym odzewie ze strony widzów. Takie zależy nam na dużym odzewie widzów, chcemy poznać Państwa opinie, chcemy udoskonalać nasze programy, chcemy też wiedzieć, czego najchętniej chcielibyście wysłuchać, obejrzeć w następnych programach dotyczących Wyższych Plonów. Tak jest, w końcu te programy produkujemy właśnie dla Państwa i od razu możemy zaprosić na kolejny program Wyższych Plonów. Widzimy się już 11 lutego, a więc niebawem. A za dziś pozostaje nam pięknie podziękować. Marek Skwira, Limagren Polska. I Szczepan Szłapka. Dziękuję bardzo, że byliście Państwo z nami. Do zobaczenia. Do widzenia. Limagren Polska najlepiej dba o rolników, bo sami nimi jesteśmy. Na bazie naszych rozmów z Wami doskonale wiemy, czego potrzeba dla lepszych plonów. Dlatego zawsze możecie liczyć na naszą pomoc. Od zadbania o mocny start wzrostu dzięki zaprawie StartCover, przez aplikację Hydra Neo, która pomaga zwiększyć plony optymalnie dobierając odmianę oraz moment siewu, po serwis eksperta kiszonkowego, pokazujący jak zwiększyć mleczność krów. Hodujemy Wasz zysk na każdym etapie. Problem z chwastami w kukurydzy? Metodus 652G od Invigo zwalcza chwasty jedno- i dwuliścienne. Zawiera trzy substancje aktywne. Działa doglebowo i nalistnie. Ogranicza ryzyko powstawania odporności. Metodus 652G. Szybko, skutecznie, metodycznie. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie. Chyba dla nikogo zmiany klimatyczne nie są tak dotkliwe jak dla rolników. Dlatego nasz najbliższy program poświęcimy sposobom radzenia sobie z problemem stresu suszy i innych efektów zmiany klimatu w uprawie kukurydzy. Szczepan Szłapka, zapraszam Państwa na kolejne spotkanie w programie Wyższych Plonów. Porozmawiamy z ekspertami z firmy nawozowej K+S na temat nowoczesnych rozwiązań w nawożeniu. Porozmawiamy także z badaczami z Instytutu Ochrony Roślin na temat roli biostymulatora StartCover
na rozwój roślin w stresowych warunkach. Spotkamy się także z rolnikami w studiu naszego partnera medialnego Top Agrar Polska, żeby porozmawiać o tym, jak nowoczesne rozwiązania cyfrowe mogą wspierać rolników w walce o stabilne plony. Zapraszam serdecznie na 11 lutego. Zaczynamy o godzinie 19:30. Transmisja będzie dostępna na profilu LG Seeds. Do zobaczenia.